ten mój biznes powoli się kończył i wtedy rozszerzyłem działalność. W międzyczasie rejestrując ją oczywiście jako oficjalną firmę, rozszerzyłem działalność na pamięci, bo to też było coś, co jakoś przemawiało do mnie, bo procesory i pamięci wtedy były na wagę droższe niż złoto. To też jest warto o tym powiedzieć. Znaczy, ja przez pierwszych parę lat to miałem magazyn warty naprawdę ogromne sumy w jednej z szuflad mojego mieszkania po prostu. I to był mój magazyn i tam miałem każdy taki, na dzisiejsze pieniądze, każdy taki wielkości palca układ scalony był wart 1000 zł, powiedzmy. No, więc jak ja miałem ich tam 500 na przykład, no to czy 300, już nie wiem ile, no to rzeczywiście to mieściło się wszystko w szufladzie. Zresztą przyjmowałem klientów w mieszkaniu. Moja żona niańczyła trzecie dziecko i oni też musieli tam niańczyć trzecie dziecko, bo ja wydawałem, ona pisała fakturę, klient niańczył dziecko. I to do dzisiaj mi niektórzy klienci właśnie przypominają, że to tak w pierwszych latach wyglądało. Dopiero w 90 roku zarejestrowałem firmę o nazwie Tomasz Chlebowski. W 91 roku zatrudniłem pierwszą pracowniczkę, bo już nie miałem czasu obsługiwać, bo było tak, że rano jadąc do pracy naukowej zawoziłem te procesory, a po południu wracając z pracy naukowej odbywałem rundę windykacyjną, dlatego że chodziło o to, żeby jak najszybciej te pieniądze odebrać, bo to przecież był okres ogromnej hiperinflacji. Każdy dzień opóźnienia powodował, że ten dolar się stawał droższy i pieniądz tracił na wartości, więc chodziło o to, żeby te pieniądze dostać jak najszybciej, więc to się oczywiście dostawało często czek, tak? A z tym czekiem do banku i na dolary do cinkciarzy i znowu do banku, żeby wpłacić i wysłać za granicę. No tak to wyglądało. No tak, to emocjonujące wspomnienia. A mógłbyś powiedzieć jakąś mrożącą w krajów żyłach anegdotę? No, jeśli chodzi o anegdotę z tamtych czasów, to nie. Chyba rzeczywiście tu mi nic, może coś mi do głowy przyjdzie w trakcie, bo nic takiego mrożącego w żyłach, oprócz no, tego włożenia tej gotówki, co było... No tak, ale czy na przykład ten magazyn, który wspomniałeś, że był tak bardzo dużo warty, czy no był jakieś, miał specjalne procedury ochrony, kontroli, no, i tak dalej, i tak dalej? No, była jedynie kontrola w postaci gumki, żeby roczne dziecko się tam nie dostało do tej szufladki. A oczywiście absolutnie nie braliśmy pod uwagę tego, że ktoś tam mógłby się, nie wiem, czy włamać, czy na nas napaść, bo wtedy takiego zagrożenia w każdym razie w świadomości ludzkiej nie było. To było coś nowego i no oczywiście gdybyśmy trafili na jakiegoś klienta przestępcę, no to on mógłby to jakoś, on przecież to wszyscy widzieli, że to było w której szufladzie. I tak dalej, ale jednak... Okej, powiedziałeś, że założyłeś firmę i co dalej? Tą firmę musiałeś gdzieś ulokować poza mieszkaniem, czy nadal w domu? Znaczy, przez pierwszy rok miałem ją w domu, od 90. Zarejestrowałem firmę we wrześniu 90. I moja żona, można powiedzieć, mnie wygoniła, chociaż w sposób pokojowy, bo jest kochana i nigdy nie mieliśmy konfliktu, ale powiedziała: Tomek, już dosyć, weź coś wynajmij. To był wrzesień 91 i ja wtedy wynająłem taką antresolkę w Centrum Astronomicznym Polskiej Akademii Nauk na Bartyckiej. Było to wygodne, dlatego że po pierwsze tam miałem już bezpośredni dostęp do sieci i do, że tak powiem, bitnetu wtedy jeszcze.
Poza tym, no wielu moich pracowników to byli, wielu astronomów to byli moi pracownicy, bo tam dorabiali sobie handlując, znaczy będąc moimi handlowcami, więc to była taka trochę synergia astronomiczno-biznesowa, tak samo jak 10 lat wcześniej była synergia podziemno-astronomiczna, to znaczy ta sieć podziemna nazywała się w slangu podziemnym sieć astronomów, bo jej jądrem było 30 astronomów z różnych części Polski, którzy kursowali między miastami. Także no, była duża synergia. Ja jeszcze chcę powiedzieć, że ja w zasadzie to nie wiedziałem wtedy, czy ja chcę być dystrybutorem komponentów, bo równolegle dział się inny proces. Otóż ja ciągle byłem zaangażowany w te... No już takie resztki podziemi przekształcające się w nadziemie, na ziemię. No i w szczególności jak wróciłem do Polski, to rozpoczynały się rozmowy okrągłego stołu.